Dobra, jesteśmy po treningu. I co? No i wychodzimy. Dzisiaj co? Jaki cel, Maciek? Camp Nou! Jedziemy na Camp Nou. No i coś wam pokażemy stamtąd. Idziemy w krótkich? Man's not hot, ha, hot. I tell him man's not hot. Dobra, znajdujemy się na stadionie Barcelony. Zaczynamy tour i dopiero emocje będą wzrastać powoli. Także tak, zaraz wam coś pokażemy, coś szczególnego, wartego uwagi. A na razie idziemy. Zaraz coś wam pokażę. To sam to jest coś niesamowitego. Tak, to są puchary Champions League. Nie wiedziałem, że Barcelona ma nawet sekcję hokeja na trawie. I też mają bardzo dużo trofeów. 5 pucharów Ligi Mistrzów wygranych przez Barcelonę. Ostatni z Juventusem, 2-15 roku. Naprawdę robi wrażenie. To jest w sumie wielki wow. Światło, ale powiem wam, że 4 złote piłki zdobyte przez Lionela Messiego. Robi wrażenie, co? No robi, robi. Ile? Jaką ma pojemność? Trzeba sprawdzić. Prawie 100 tysięcy. Pojemność 100 tysięcy ludzi. Coś niesamowitego. O, wielki. Maciek, strzeliłeś 2 bramki. Co powiesz? Jakie wrażenia po meczu? Fatalny to ty jesteś. Następne pytanie, proszę. Znajdujemy się właśnie w szatni dla drużyny przyjezdnych. No naprawdę wygląda to konkretnie w polskich ligach. Niektóre kluby nie mają nawet takich własnych. O, przykładowo jacuzzi, prysznice. Gdzie zawodnicy wychodzą z dzieciakami właśnie na murawę. Zaraz to zobaczycie. Grasz? Do rybacza podaj. Nie no. Na zmianę. Dawaj, wchodzisz. Na górę, wchodzisz. Witam państwa, Maciej Rębacz. Witam serdecznie. Patrzcie, zaraz dziurkujemy jakiegoś przechodnia. To już na tyle. Przeszliśmy przez cały Camp Nou. Było średnio. Nie, no naprawdę było spoko. Naprawdę podobało się. Dużo wspomnień z różnych
meczów i tyle. Podobało się? Przeżyłem najlepszą chwilę w moim życiu. No i tyle, to wystarczy. To podsumowuję całą dzisiejszą wycieczkę.